Zaczniemy, chciałbym poprosić zbór o powstanie. Ja uklęknę i poproszę jeszcze Pana o prowadzenie. Panie nasz Boże Wszechmogący, raz jeszcze pragnę Ci podziękować za wszelkie cudowne dary, którymi obdarzyłeś Twój Kościół, a także mnie w moim prywatnym życiu. Panie mój, jeżeli zdecydowałeś, że mam po raz kolejny przemawiać przed tym zborem, proszę Ciebie, abyś to Ty przeze mnie mówił, aby to Słowo miało moc. Aby wszelki duch jakiegokolwiek oporu został złamany. Żeby serca były przygotowane na zasiew Twojego Słowa. Mnie zaś namaść swoim duchem, mów przeze mnie. Pragnę oddać się Tobie w całkowicie. Panie, niech się dzieje Twoja wola. W imieniu Jezusa. Amen. Amen. Moi drodzy, od razu powiem, o czym będziemy mówili. Od razu podam tytuł kazania. Największe bluźnierstwo. Bo dzisiaj będziemy mówić sobie o bluźnierstwie. Dość kontrowersyjny temat, prawda? W dalszym ciągu studiujemy list Judy. I dzisiaj dochodzimy do wersetów od 8 do 10. I w tych trzech wersetach, 8, 9, 10, jest to jedno kluczowe słowo, po grecku blasfemia, po naszemu bluźnierstwo. I to słowo jest w każdym z tych trzech wersetów. Dlatego ono jakby spina je taką jedną wielką klamrą, pokazując nam, w czym jest rzecz. Teraz sobie wyjaśnimy dokładnie. Najpierw może streścimy sobie pokrótce, o czym mówiliśmy wcześniej. Mieliśmy wcześniej już trzy kazania, które analizowały kolejno wiersze z tego listu, listu Judy. Adresatem listu Judy jest Kościół. Ludzi powołanych, zachowanych, uświęconych, u których dary Boże pomnażają się. Natomiast cel listu jest taki, że pomimo tego, że w tym zborze, w tym kościele, do którego Juda pisał, te wszystkie rzeczy właściwe są, to również wkradli się jakieś ludzie, jakieś niebezpieczeństwo, jakieś konieczność walki o zachowanie wiary, ponieważ do zboru wkradli się ludzie, którzy w jakiś sposób stanowią zagrożenie. Jakieś bezbożni ludzie. O tym mówi wiersz 4. Ostatnio mówiliśmy o apostolskim przypomnieniu. Juda przypomniał nam trzy historie ze Starego Testamentu, które pokazały, że to, że Bóg nie pozostawia grzechu bez kary i że nikogo nie może zbawić tylko sama przynależność do Kościoła bez
zachowywania warunków przymierza, bez zachowywania warunków zbawienia, bez posłuszeństwa, bez całkowitego poddania się wiary. Idziemy dalej. Przeczytajmy teraz te wiersze, które dzisiaj będziemy studiowali. List Judy, wiersze od 8 do 10. Pomimo to ludzie ci, hołdując urojeniom, podobnie kalają ciało swoje, pogardzając wiecznościami i bluźnią istotą niebieską. Tymczasem Archanioł Michał, gdy z diabłem wiódł spór i układał się o ciało Mojżesza, nie ośmielił się wypowiedzieć bluźnierczego sądu, lecz rzekł: niech cię Pan potępi. Ci zaś bluźnią przeciwko rzeczom, których nie znają, natomiast rzeczy, które w naturalny sposób, jak nierozumne zwierzęta poznają, gubią ich. Tu można jeszcze dodać wiersz 7, który omawialiśmy ostatnio, dlatego że wiersz 8 zaczyna się właśnie od takiego stwierdzenia, pomimo że ci ludzie, bo w 7 wierszu jest co? Była mowa o Sodomie i Gomorze, tak? Że zostały one zniszczone, które się oddały dosłownie wszeteczeństwu innego ciała, tak jest w oryginale. I nie muszę przypominać, jakim grzechu jest tu mowa, tak? Bo w oryginale wiersz 8 zaczyna się takimi słowami: podobnie ci ludzie, podobnie, dokładnie tak samo, w ten sam sposób kalają swoje ciała. I w związku z tym zacząłem się zastanawiać, no czyżby problemem było to, że ludzie też popadli w ten grzech homoseksualizmu? Czy to był problem wczesnego Kościoła? Czy też było może coś więcej? Na pewno w tamtych czasach była to rzecz powszechna w kulturze grecko-rzymskiej i teraz zdaje się to wraca. To jest coraz bardziej nasze społeczeństwa są jakby naciskane ku temu, żeby w jakiś sposób promować to, tolerować. I to nie było wtedy uważane za coś niewłaściwego i dzisiaj forsuje się tę właśnie postawę, żeby uważać to za coś jak najbardziej normalnego. Paweł w liście do Rzymian właśnie o tym pisze. W Rzymie tego było mnóstwo. Tam, gdzie pojawił się zbór chrześcijański, został założony i oni musieli żyć właśnie w takim społeczeństwie. W liście do Rzymian Paweł pisze w rozdziale pierwszym, wiersze od 26 do 28, dlatego wydał ich Bóg na łup sromotnych namiętności. Kobiety ich bowiem zamieniły przyrodzone obcowanie na obcowanie przeciwne naturze, podobnie też mężczyźni zaniechali przyrodzonego obcowania z kobietą, zapłali jedni ku drugim rządzą, mężczyźni z mężczyznami popełniając sromotę i ponosząc na sobie samych, należą za ich zboczenie karę, a ponieważ nie uważali za wskazane uznać Boga, to wydał ich Bóg na pastwę niecnych zmysłów, aby czynili to, co nie przystoi. Bardzo, bardzo ostre słowa. Nie da się pogodzić chrześcijańskiej filozofii właśnie z tym, co dzieje się właśnie w takich subkulturach, właśnie w takich związkach. I powiem wam szczerze, ja w ogóle nie chciałbym się tam skupiać, bo to jest taka rzecz, za przeproszeniem, obślizgła, którą w ogóle nie chciałbym wchodzić. Niemniej nie można wykluczyć, że to mógł być jeden z problemów tych ludzi. Ale co jest pewne, co było problemem tamtych ludzi i co może być też problemem w dzisiejszych czasach, bo to jest dla nas dużo ważniejsze, żeby nie wchodzić w kwestię, czy taki przekład biblijny jest lepszy, czy taki, ja wam przeczytam dosłowny przekład wiersza 8, słowo po słowie, tak jak to mniej więcej wygląda w greckim oryginale. To by brzmiało mniej więcej tak. Uwaga. W ten sam sposób jednak również ci ludzie, śniąc, ciało zaprawdę plugawią i zwierzchności odrzucają i chwale bluźnią. Też chwałą. Tam jest liczba mnoga. I to jest dosłownie słowo w słowo. A więc w tym sensie nie ma tu mowy o plugawieniu ciała przez przeteczeństwo obcego ciała, jak to było w wierszu 7 w Sodomie i Gomorze, tylko o jakichś innych rzeczach, różnych aspektach, które, tak jak mówiliśmy też ostatnio, mogą objawiać się w ten sposób, ale nie muszą. Jest mowa o śnie. To słowo, które tłumaczy się jako sen, to takie długie greckie słowo enypniazomai. W Biblii Warszawskiej, jak to widzimy, jest to tłumaczone jako hołdując urojeniu. A jak sprawdzałem, każdy przekład biblijny oddaje to jeszcze inaczej. Ale ponieważ to słowo użyte jest w całym Nowym Testamencie tylko dwa razy, to gdy zobaczymy, jak ono zostało użyte w tamtym drugim przypadku, to możemy mniej więcej zrozumieć, w jaki sposób możemy je zrozumieć tutaj. Drugi przypadek jest w Dziejach Apostolskich, w rozdziale 2. Tam Piotr
pełen Ducha Świętego, wygłasza kazanie w dniu Pięćdziesiątnicy i cytuje z Księgi Joela, tak? Dzieje Apostolskie, rozdział 2, wiersz 17. On mówi do Żydów tak: ale tutaj jest to, co było zapowiedziane przez proroka Joela. I stanie się w ostateczne dni, mówi Pan, że wyleję Ducha Mego na wszelkie ciało i prorokować będą synowie wasi i córki wasze. I młodzieńcy wasi mieć będą widzenia, a starsi będą, a starcy wasi śnić będą sny. To jest to ostatnie słowo właśnie. Sny. W Dziejach Apostolskich, gdzie Piotr mówi, nawiązując do proroctwa ze Starego Testamentu Joela, to o kim mówi? Kto ma zsyłać te sny? Bóg. Duch Święty. Tak? Duch Święty stąpił w dniu Pięćdziesiątnicy i Piotr mówi, to już się wypełniło. To już te sny będą pochodzić od Ducha Świętego. Mianowicie w liście Judy zaś. Z czym związane są te sny? Z czymś zupełnie przeciwnym, tak? Z plugawieniem i pokalaniem ciała, czyli mamy taki kontrast. Sny według ducha i sny według ciała. Od razu przypomina się fragment z listu do Rzymian. Z rozdziału 8, wiersz 1. Ale ponieważ w Biblii Warszawskiej jest on niepełny, dlatego że Biblia Warszawska jest oparta na innym manuskrypcie, dlatego przeczytam z uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej. To jest bardzo ważny tekst. Rzymian 8:1 z uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej. Dlatego teraz żadnego potępienia nie ma dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie, którzy nie postępują według ciała, ale według ducha. To ostatnie zdanie, które podkreśliłem, jego brakuje właśnie w tłumaczeniu Biblii Warszawskiej. Ludzie, o których pisze Juda, nieustannie śnią, marzą, myślą w tym znaczeniu, tak? Tylko o cielesnych przyjemnościach. Sprawy duchowe i religijne nie mają dla nich żadnego znaczenia lub są drugorzędne. A mimo to są w Kościele. Moi drodzy, jest bardzo poważna sprawa. Nasze duchowe życie zależy bardzo silnie od tego, czym się duchowo karmimy. Na przykład, czy po obejrzeniu filmu pełnego przemocy i seksu masz ochotę czytać Biblię? Nie. A nawet jak czytasz, to nie jesteś w stanie jego zrozumieć. Skupić się może na czymś innego. A kiedy takie rzeczy wypełniają nasze życie, to kiedy mamy czytać Biblię? Kiedy mamy się modlić? Przerwy na reklamy? Nie, ja kiedyś, słuchajcie, przed nawróceniem ja czytałem Biblię, ale zawsze było tak, że jeszcze nie było komputera, nie było internetu, a w telewizji były różne seriale, różne filmy, to dopiero jak to wszystko się skończyło i szło się spać, to dopiero otwierałem Biblię, mając ciągle przed oczami te wszystkie rzeczy, które oglądałem. A także bywało tak, że jak już później nie tylko filmy w telewizji publicznej, ale i w innych stacjach komercyjnych, gdzie filmy przerywane są reklamami, to czas dla Pana Boga też znajdowałem tylko właśnie w tym okienku, kiedy była przerwa na reklamy. Jak Pan Bóg ma działać w takim czasie? Nie możemy zaprzątać sobie umysłu takimi rzeczami. Nie jest kwestia tego, że one są złe same w sobie, bo to jest prawda, ale to nie powinna być dla nas jedyna motywacja. Najważniejsze jest to, że te rzeczy zabierają nam więź z Jezusem. Tak, zanieczyszczają nam i nie potrafimy skupić się ani na modlitwie, ani na studium słowa i nie mamy chęci ani doświadczeń, które moglibyśmy opowiadać innym ludziom. Czy po przeczytaniu jakiegoś czasopisma o plotkach, celebrytach, innych głupotach masz ochotę się modlić? Odstawiasz gazetę z takimi rzeczami, a potem bierzesz Biblię. Nie wiem, ja to nie mieści się mi teraz w głowie, chociaż jeszcze kiedyś inaczej może na to patrzyłem. Jak wówczas nasze myśli mogą skupiać się na sprawach niebiańskich, skoro jest umysł wypełniony śmieciami tego świata? No dobrze, jeżeli ci ludzie śnią,
myślą tylko o tym, jak kalać swoje ciało, to co to znaczy? No przecież Kościół Adwentystów to jest ten Kościół, który najbardziej wywyższa Bożą zasadę troski o ciało. Nie tylko w sensie wystrzegania się tych zboczeń, cudzołóstwa, ale także w reformie zdrowia, unikaniu szkodliwych substancji w pożywieniu napoju, żeby pamiętać o aktywności fizycznej, o wypoczynku, całokształt tego wszystkiego. I nasz Kościół mówi tak, tak właśnie trzeba żyć. To jeść, tego nie jeść, ruszać się, wypoczywać we właściwym czasie. Znaczy, nie chcę mówić dużo o poselstwie zdrowia, ale wiecie, jest konieczne dla nas, abyśmy pamiętali o tym. Ja jedynie chcę zasygnalizować, że to nie jest bez znaczenia właśnie w kontekście wiersza 8. Że jeżeli są ludzie, którzy myślą tylko o tym, jak zaspokajać własne potrzeby cielesne, to musi też zwrócić uwagę na to, żeby i ciało, i duch były we właściwy sposób wzmocnione przez Boże dary, przez Boże rady, w jaki sposób dochodzić do doskonałości. Są rzeczy w tym świecie, które po prostu nam nie służą. Nie chodzi tylko o ciało, bo pewne rodzaje pożywienia czy braku aktywności, wiadomo, że wpływają źle na nasze ciało, ale nie tylko na ciało, ale też na umysł, na ducha, na to, w jaki sposób postrzegamy drugiego człowieka, w jaki sposób podchodzimy do własnego zbawienia, do Pisma Świętego. W wierszu 8 Juda pisze o tym, coś idzie dalej. O pogardzie dla zwierzchności i bluźnierstwie, słowo kluczowe, wobec niebios. Te dwa wyrażenia są uzupełniające się i oznaczają właściwie to samo. Pogarda dla zwierzchności i bluźnierstwo wobec niebios. Czytałem już wam tutaj wcześniej ten dosłowny przekład z języka greckiego i to będzie tak, że oni zwierzchności odrzucają lub dosłownie zwierzchnościami gardzą i chwalebnym bluźniom. Gdy badałem ten werset, to właściwie nie było problematyczne dla mnie i dla was pewnie też nie jest to problematyczne. Odrzucać i bluźnić. To się wydaje takie bardzo oczywiste. One są, te dwa czasowniki, używane powszechnie w Biblii właśnie w tym znaczeniu. Odrzucaniu czegoś, bluźnieniu czemuś. Natomiast te dwa rzeczowniki wymagałyby wyjaśnienia. Dwa rzeczowniki to zwierzchności i chwała. Co to są zwierzchności, o których pisze Juda? Zwierzchności są także tłumaczone innym słowem. Panowania w Biblii Warszawskiej. Na przykład Kolosan 1,16. Tu Paweł pisze o Jezusie, ponieważ w Nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, to jest to samo słowo, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności, wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. Panowania i zwierzchności to po grecku kyriotes. I to jest o tyle ważne, że to słowo wywodzi się od greckiego kyrios, a kyrios, kyrie, w języku greckim niemal zawsze w Piśmie Świętym oznacza Pan w odniesieniu do Jezusa Chrystusa. Bo Jezus Chrystus jest Panem, Jezus Chrystus jest Kyrios. Kiedy czytamy Nowy Testament po grecku i widzimy słowo Kyrios, to właśnie jest odniesienie do Niego. Odniesienie do Boga i do Jezusa. I dlatego nie bardzo rozumiem na przykład, dlaczego niektóre tłumaczenia Biblii mówią w tym wierszu o tym, że oni bluźnią aniołom, lub jak to oddaje Biblia Warszawska, o bluźnieniu istotom niebieskim. Czy dokładnie o to chodzi? Myślę, że znaczenie jest nawet szersze. Słowo, które tu jest użyte na tą chwałę, to jest doksa. Doksa to jest chwała, ale jest to słowo tutaj użyte doksas, liczba mnoga, czyli to jest więcej niż jedna osoba. Liczby pojedynczej to generalnie to muszą być pochwała. Chwała Bogu, oddać chwałę Bogu. Powinno się nam to z kimś kojarzyć, prawda? To jest poselstwo na nasz czas. Poselstwo z Księgi Objawienia 14,7, poselstwo pierwszego anioła, zaczyna się tak, że anioł mający Ewangelię Wieczną woła donośnym głosem. Oddajcie chwałę Bogu.
Oddajcie Bogu doksa. I nie chciałbym może za głęboko wnikać, co to znaczy oddawać chwałę Bogu. Ale powiem jedno. Jedyny sposób, w jaki możemy to w pełni zrobić, to odzwierciedlając naszym życiem, charakterem, życie i charakter Jezusa. Charakter Boga, jaki objawiony został w Jezusie. Pierwszy anioł apeluje do mieszkańców ziemi, żeby przyjęli Jezusa jako swojego osobistego Zbawiciela i pozwolili Mu przekształcać siebie na Jego obraz. Na obraz Chrystusa. To jest cel Bożego Kościoła na ziemi. Pokazać światu Jezusa w życiu Jego naśladowców. Dopiero wtedy świat będzie gotowy przyjąć poselstwo drugiego anioła, poselstwo trzeciego anioła. Bez tego nie będzie mowy o żadnym prawdziwym posłuszeństwie, jeżeli nie będzie tej prawdziwej społeczności i charakteru zbudowanego na Chrystusie. Tak więc na przykład liczba mnoga, doksa, ta zagadkowa rzecz, tak, może się odnosić na przykład do osób bóstwa Ojciec, Syn, Duch Święty. Może tak być. Może się odnosić do aniołów, tak jak sugeruje wiele przykładów biblijnych, bo oni są jakby odbiciem też chwały Bożej. Ale może się też odnosić do naśladowców Jezusa. Dlaczego o tym mówię? Czy mam prawo to mówić? Biblia to potwierdza. Kościół, jego przywódcy są powołani do Boga do współuczestnictwa w Jego chwale. Czy Biblia o tym mówi? Mówi. Pierwszy list Piotra, rozdział 5, wiersz 1. Pierwszy list Piotra, rozdział 5, wiersz 1. Starszych więc wśród Was napominam, jako również starszy i świadek cierpień Chrystusowych oraz współuczestnik chwały, która ma się objawić. Jesteśmy współuczestnikami chwały, która ma się objawić. Więc my również w jakiś sposób, jeżeli chcemy, żeby Chrystus mieszkał w nas i odzwierciedlać to, wtedy jesteśmy współuczestnikami tej chwały. Więc jeżeli ktoś przychodzi i w jakiś sposób odrzuca przywódców zborowych lub im bluźni, to są jakby synonimy, tak? To odrzuca tak naprawdę Boga, który tych ludzi powołał. Jeśli ktoś zamiast oddać Bogu chwałę, bluźni tej chwale i tym, którzy ją odzwierciedlają, to znaczy, że jego życie odzwierciedla wszystko inne, tylko nie to, co powinno. Tylko nie charakter Jezusa. Niebezpieczny jest tu związek. Serce, które pobłaża grzechowi, najbardziej skłonne do odrzucać autorytety i zwierzchności. Nie podoba się tym ludziom, że jakiś brat, siostra, pastor, kaznodzieja, starszy zboru, ktokolwiek napomina ich, gani grzechy, wzywa do pokuty. Dzisiaj jest bardzo modne jest to, żeby nie mówić o grzechach, mówić o miłości Bożej. Ewangelia tajnej łaski. O czym już była mowa. Błędna Ewangelia. Nie lubię tego terminu. Za tą łaskę, ta łaska kosztowała ogromną cenę krew Syna Bożego, przelaną na Golgocie. Nie można tego tak sobie po prostu lekceważyć. Nie można zanurzać się w grzechach, tłumacząc sobie, że Jezus za mnie umarł i wszystkie grzechy mi przebaczył. Nie przebaczy żadnego grzechu, który popełniam świadomie, którego mu nie wyznam i którego nie porzucę. To jest właśnie gardzenie i bluźnienie Jego ofierze. Bo to pomija konieczność uświęcenia. Pomija konieczność posłuszeństwa, wierności przykazaniom. Czy to nie jest bluźnierstwo? Zresztą za chwilę sobie powiemy więcej na temat tego słowa bluźnić. Blasfemo. To właśnie słowo w oryginale kończy werset 8. A kolejny werset, werset 9, dotyka właśnie tej sprawy. To jest najbardziej chyba zagadkowy werset w całym Nowym Testamencie może. Na pewno w tym liście. Tymczasem archanioł Michał, gdy z diabłem wiódł spór i układał się o ciało Mojżesza, nie ośmielił się wypowiedzieć bluźnierczego sądu, lecz rzekł, niech cię Pan potępi. Jeden z najtrudniejszych wersetów całego tego listu. Ja wierzę, że wielu z Was się pewnie zastanawiało nad tym, skąd Juda w ogóle to wziął.
Nigdzie w Starym Testamencie nie znajdujemy takich wzmianki. W piątej księdze Mojżeszowej jest faktycznie opis śmierci Mojżesza, że sam Bóg go pochował, nie wiadomo gdzie. Potem, po latach, na Górze Przemienienia apostołowie widzą Jezusa w towarzystwie Mojżesza i Eliasza. To znaczy, że w międzyczasie Mojżesz musiał zostać wskrzeszony. No bo na logikę. Po co miałby Bóg kłócić się z diabłem o jakieś zwłoki? Po co Bogu zwłoki? Bóg chciał go wskrzesić. Tak czy nie? Jeszcze jedno, tak na marginesie, gdyby dusza ludzka była nieśmiertelna, to po co Bóg by wskrzeszał Mojżesza, skoro Mojżesz już byłby w niebie? Tak naprawdę, jak sugeruje wielu uczonych, to jest prawdą, Juda nawiązuje tutaj, cytuję nawet wprost, z apokryficznej księgi żydowskiej pod tytułem Wniebowzięcie Mojżesza. Tu od razu pojawia się pytanie, czy to znaczy, że to była księga natchniona? To w takim razie może powinna była być w Biblii. Powiedz z innej strony. W Nowym Testamencie apostoł Paweł dwukrotnie cytuje greckich poetów. Jeden cytat jest z liście do Tytusa. Tam pisze mu, bo Tytus został na Krecie, więc Paweł pisze do niego, nawet ich własny poeta powiedział o nich kretyńczycy w brzuchy leniwe. Drugi zaś cytat znajduje się w Dziejach Apostolskich, gdzie Paweł mówi do Ateńczyków. I też cytuje fragment z greckiego poety. Wiersz ten mówi oryginalnie o Zeusie. A Paweł cytuje go, mówiąc, z jego rodu bowiem jesteśmy, ale odnosi te słowa nie do Zeusa, ale do jedynego prawdziwego Boga. Dlaczego to zatem znalazło się w Biblii? Bo to nie wiersz, który Paweł cytował, był natchniony, ale Paweł był natchniony i we właściwy sposób zacytował. Natchnienie Słowa Bożego działa w ten sposób, że to ludzie są natchnieni Duchem Bożym i oni zapisują te słowa w taki sposób, w jaki oni rozumieją, że powinni przeczytać Słowo Boże. To jest język, który my potrafimy zrozumieć. Czyli to tak samo jest z listem Judy, który cytuje jakąś dziwną, apokryficzną księgę, ale Juda jest natchniony Duchem Świętym. I on daje ten przykład, cytując odpowiadający prawdzie fragment tej księgi, odrzucając całą resztę, w ten sposób rozjaśnia nam trochę tą kwestię, jak to się stało, że widzieliśmy Mojżesza jako żywego na Górze Przemienienia. Jest inna kwestia. Kim jest Archanioł Michał? Wiem, co powiecie, że to jest Chrystus. A jak mi to udowodnicie? No dobrze, zajmijmy się szybciutko kwestią Michała. Gdzie pojawia się Michał w Biblii po raz pierwszy? W Księdze Daniela, rozdział 10, wiersz 13. Gabriel przychodzi do Daniela i mówi tak. Lecz książę anielski Królestwa Perskiego sprzeciwiał mi się przez 21 dni, lecz oto Michał, jeden z pierwszych książąt anielskich, przyszedł mi na pomoc. Tu już się pojawia ciekawa rzecz. Na króla perskiego działał szatan, który chciał wymusić na królu perskim, aby ten nie wydał dekretu, który pozwalałby wrócić Żydom z niewoli do ich ziemi ojczystej. Powód był taki, że nie chodziło tylko o Żydów, ale wiecie, proroctwo o 70 tygodniach mówiło, że od momentu wydania dekretu o odbudowie Jeruzalem będzie odliczone 70 tygodni i w tym czasie będzie przywrócona Jerozolima, a w połowie ostatniego tygodnia przyjdzie Jezus, przyjdzie Mesjasz. I szatan nie chciał dopuścić, aby ten czas proroczy rozpoczął się, aby Mesjasz mógł przyjść. Dlatego tak bardzo naciskał, żeby ich nie wypuszczać. I kiedy anioł Boży nie dawał sobie rady, wtedy przybywa ów tajemniczy Michał, który zwycięża. Jest tylko jeden, który potrafi zwyciężyć szatana.
To już powinno nam dać dużo do myślenia. Jeden z pierwszych książąt anielskich przyszedł mi na pomoc. Przyjrzałem się hebrajskiemu słownictwu z tego wiersza i to też można tłumaczyć jako jedyny z pierwszych książąt lub pierwszy z pierwszych książąt. I jeszcze jedno, w oryginale nie ma słowa anielskich. To jest ważne. Zatem nie był to byle kto. Ciekawe jest też to słowo, jakim opisuje Michała Księga Daniela, książę. Tym samym mianem jest on także opisany w następnym wersecie, w 10 rozdziale Księgi Daniela, 10:21. Doprawdy, mówi Gabriel do Daniela, oznajmię ci, co jest napisane w Księdze Prawdy i nie ma ani jednego, to by mężczyzna stał po mojej stronie przeciwko nim, oprócz Michała, waszego księcia anielskiego. W oryginale też nie ma słowa anielskiego. Jest wasz książę. Wiersz po raz kolejny pojawia się Michał w 12 rozdziale, w 1 wierszu. W owym czasie powstanie Michał, wielki książę, który jest orędownikiem synów twojego ludu. Dosłownie, wielki książę, który stoi dla synów twojego ludu. Zatem Michał jest wielkim księciem i jest tym, który stoi za swoim ludem. Biblia pokazuje, że jest tylko jeden orędownik, bo nie ma innego imienia pod niebem, które mówiliśmy zgodnie z oprócz Chrystusa. Zatem jeżeli byłby to jeszcze, miałby być to jeszcze jakiś dodatkowy anioł, choćby największy, to już zakłócałoby to harmonię. Książę to jest hebrajskie słowo sara, które oznacza księcia, dowódcę, przełożonego, głównego. Tym słowem określa się też dowódca wojsk Pana, hetman wojsk Pana, który pojawia się w księdze Jozuego. Jozue jest pod Jerychem, pojawia mu się jakiś mąż, który się przedstawia właśnie: jestem dowódcą wojsk Pana, przyszedłem teraz. Jemu Jozue oddaje pokój. Bóg jest jedyny, który przyjmuje pokłony. Gdyby to był anioł, nie przyjąłby pokłonu. Samo imię Michał, hebrajskie Mikael, oznacza kto jest jak Bóg. W Księdze Objawienia też pojawia się to jeden raz to imię. Objawienia 12:7 i wybuchła walka w niebie. Michał i aniołowie jego stoczyli bój ze smokiem. Więc zobaczcie, Michał ma swoich aniołów. Ale powiecie, ale zaraz, tam dalej jest napisane, że smok też ma swoich aniołów. Szatan też ma swoich aniołów. Więc można powiedzieć, że jednak Michał jest tylko aniołem. Są trzy jakby wersje w teologii. Jedna mówi, że tak, Michał to jest osoba odrębna niż Chrystus i on jest aniołem. Druga mówi, to na przykład Świadkowie Jehowy tak nauczają, tak, Michał i Chrystus jest jedna i tylko osoba, ale ponieważ oni uważają Chrystusa za kogoś mniejszego od Boga Ojca, dlatego to im pasuje, że Michał być może i Chrystus może być takim właśnie aniołem, archaniołem, kimś mniejszym od Boga. Ale biblijna wersja, którą wierzymy jako Kościół Adwentystycznego, pokazuje, że Michał i Chrystus to jest ta sama osoba, ale nie oznacza to, że ona jest aniołem, ale że jest pełen Bogiem. Czy jest aniołem? Biblia nigdzie nie nazywa go aniołem. Biblia go nazywa archaniołem. A to jest gruba różnica, zaraz się przekonacie. Archanioł to też jest ciekawe słowo. Ono oznacza tego, który rządzi aniołami. A to jest niekoniecznie to samo, co najwyższy z aniołów, prawda? To słowo pojawia się w całej Biblii tylko dwa razy. Jeden raz jest właśnie tutaj, w liście Judy, archanioł Michał. A drugi raz jest w pierwszym liście do Tesaloniczan, gdzie Paweł opisuje powtórne przyjście Jezusa. Pierwszy do Tesaloniczan 4:16. Gdyż sam Pan na dany rozkaz na głos archanioła i trąby Bożej stąpi z nieba. Tak to brzmi w Biblii Warszawskiej. Ja wolę przekład współcześnionej Biblii Gdańskiej, gdyż on jest niemal identyczny z greckim oryginałem. I to leci tak. Gdyż sam Pan z okrzykiem, z głosem archanioła i dźwiękiem trąby Bożej stąpi z nieba. I kontekst tego oryginalnego tekstu pokazuje, że ten okrzyk, głos archanioła wyda sam Pan Jezus. On wyda głos archanioła, bo jest archaniołem, a nie istotą stworzoną. Bo on jest zwierzchnikiem wszystkich aniołów. Jest ich
najwyższym dowódcą, ich księciem i przybędzie razem ze swymi aniołami. Druga wersja jest taka, że to ten głos archanioła może wydać inny archanioł. Dlatego, że jeżeli czytamy Ducha Proroctwa, sprawdziłem też wszystkie pisma Ellen White i faktycznie ona też używa z takiego stwierdzenia, że są aniołowie, archaniołowie, cherubiny, serafinowie, czyli że jakby w liczbie mnogiej, że jest więcej archaniołów niż tylko jeden. A zatem co? Czyżby jednak Jezus, Michał był tylko jednym z aniołów? Niekoniecznie. Dlatego, że Michał jest archaniołem z dużej litery, przez duże A. Jezus jest też nazwany królem, ale niekoniecznie jest takim królem jak ziemski, bo jest też wiele królów na ziemi. Jest nazwany panem, mimo że jest wielu panów na ziemi, ale jest tylko jeden pan z dużej litery, który jest tak panem. Byli różni arcykapłani na ziemi, ale jest tylko jeden arcykapłan z dużej litery, który jest orędownikiem swojego ludu. Także to nie jest to, że jest nazwany też archaniołem, to nie znaczy to, że jest aniołem. Czyli tak samo jak jest królem, jak jest panem, jak jest arcykapłanem, mimo że są inni królowie, panowie i arcykapłani na ziemi, tak może być nazwany archaniołem, pomimo to, że są inni archaniołowie, którzy wywodzą się z aniołów. Może to brzmi skomplikowanie, ale taka jest prawda biblijna. I tak to ukazuje też pismo słowo Ducha Proroctwa. Ale jeżeli chcemy udowodnić, także dla siebie, musimy opierać się przede wszystkim tylko na Biblii. Do tego, żeby nikt nie mógł nam zarzucić, że my opieramy się na czymkolwiek innym. Dlatego Chrystus, Michał, może być i jest archaniołem przez duże A. Czyli można wykazać z samej Biblii, że Michał to Chrystus, tak? Istota boska, a nie anielska. Nie jest istotą stworzoną. W liście 9, w wierszu 9, przepraszam, listu Judy, oprócz Michała jest jeszcze ktoś nad ciałem Mojżesza. Diabeł. Są dwa czasowniki, które określają w wierszu 9 to, co robili Michał i diabeł przy grobie Mojżesza. W Biblii Warszawskiej brzmią te słowa wiódł spór i układał się. Czy wy sobie wyobrażacie, żeby Chrystus miał się wykłócać i negocjować z diabłem o cokolwiek? Przecież to jest absurd, nieprawdaż? Wygląda na to, że znowu padliśmy ofiarą niefortunnego tłumaczenia. W greckim oryginale te czasowniki diaklino i dialegomai są tłumaczone zazwyczaj w Nowym Testamencie jako wątpić i rozprawiać. I co ciekawe, w greckim oryginale obydwa te czasowniki pojawiają się po słowie diabolos, diabeł. Czyli to diabeł wątpił i diabeł rozprawia. Chrystus nie wyraża tam wątpliwości, roszczeń, nie traci czasu na jałową dyskusję z szatanem. To właśnie szatan to robi. Sami nawet starałem się to wyobrazić, tę scenę nad grobem Mojżesza. Szatan tam stoi, dwoi się i troi, tupie nogami, rozprawia, argumentuje, wyraża wątpliwości i oskarża. A Chrystus spokojnie i z godnością odpowiada mu tylko jednym zdaniem: niech cię Pan potępi. Albo raczej, co też znowu jest lepsze tłumaczenie, niech cię Pan zgromi. Kolejny ciekawy czasownik. Biblii Warszawskiej potępi, ale tak naprawdę zgromi. Po grecku ektimao. Najczęściej tłumaczy się to bardziej jako gromić niż potępiać. I w języku greckim to gromienie oznacza ostrzeżenie, aby zapobiec jakiemuś czynowi lub aby spowodować ustanie jakiegoś czynu. Na przykład, gdy Jezus był w łódce z uczniami na jeziorze i ta wielka burza nastała, jak Jezus uciszył burzę na jeziorze? Zgromił wicher. Jezus także potrafił zgromić chorobę, zgromić demony, zgromić uczniów. I za każdym razem mamy ten czasownik. Gdy ludzie przyprowadzali dzieci do Jezusa, żeby ich błogosławił, a uczniowie gromili ich, też ten sam czasownik jest użyty.
nie chcieli, żeby przeszkadzali Jezusowi, jakieś tam dzieci przyprowadzać. A Jezus mówi, nie, przyprowadźcie dzieci do mnie. W każdym razie widzimy, tak ten czasownik jest użyty. Ale tutaj nie chcę znowu wchodzić za bardzo w gramatykę, ale tu są rzeczy tak istotne, że jednak będę myślał. Ten czasownik epimao, gromić, występuje tu w formie gramatycznej episemai. To jest tak zwany grecki aoryst. I w całym Nowym Testamencie występuje on tylko tu, w 9 wierszu listu Judy. Ale na szczęście znalazłem go też w Starym Testamencie. I to też w odniesieniu do diabła. Powiecie, że Stary Testament był pisany po hebrajsku, tak? Ale na szczęście mamy jeszcze Septuagintę. To jest greckie tłumaczenie hebrajskich pism Starego Testamentu. I to, o czym mówię, znalazłem w Septuagincie i to na pewno nie jest przypadek. Słuchajcie, z czym wam się to kojarzy? W Starym Testamencie, kiedy ktoś mówi do diabła, niech cię Pan zgromi. Gdzie to było? Przyniosłem, kiedy stało. Tak. Wizja proroka Zachariasza, gdy widział Jozuego, arcykapłana, i szatan oskarżał Jozuego, a anioł Pana. Tam nie jest nazwany Michał, jest nazwany anioł Pana. I on, zobaczcie, tam stoi, wydaje rozkazy. Zdejmijcie z niego górną szatę, włóżcie na niego czystą. Gromi szatana, on ma autorytet. To też jest Chrystus. Przeczytajmy. Zachariasza 3:1-2. Potem ukazał mi Jozuego, tak mówi prorok Zachariasz, potem ukazał mi Jozuego arcykapłana, stojącego przed aniołem Pana i szatana stojącego po jego prawicy, aby go oskarżać. Wtedy anioł Pana rzekł do szatana, niech cię zgromi Pan szatanie. Niech cię zgromi Pan, który obrał Jeruzalem. Czyż nie jest ono głowią wyrwaną z ognia? Dokładnie to samo słownictwo, co jest zacytowane w liście Judy. Niesamowite. Jezus co najmniej dwukrotnie, zanim jeszcze wszedł na ziemię jako człowiek, objawił swoją potęgę w walce z szatanem. I dwukrotnie mówił, niech cię Pan zgromi. I to jest ciekawa rzecz. Na czym polega ten grecki aorys? To jest zazwyczaj forma czasu przeszłego, ale może także być wyrażona jako forma czasu przyszłego, życzącego. Dlatego jest tam to dodane słowo polskie niech. Niech Pan cię zgromi. Ale tak naprawdę to w ogóle nie jest gramatyczne. Powinno być niech cię Pan zgromił. Czyli równocześnie jest to czas przeszły, jak i czas przyszły. Coś, co już zostało przepowiedziane, że to się wydarzy. Że skończy się twoje panowanie. A to, że jeszcze trwa, to nie znaczy, że będzie trwać na wieki, bo Pan już postanowił, że to się skończy. I że ty już nie masz tutaj nic do gadania. Tak jak nie miał nic do gadania, oskarżając arcykapłana Jozuego, tak nie miał nic do gadania przy grobie Mojżesza. Jezus mu powiedział, Pan cię zgromił i to zakończy się. Co z tym bluźnierstwem? Czytamy, że Michał Chrystus nie wypowiedział bluźnierczego sądu. Tak? Czyli na logikę, gdyby powiedział cokolwiek innego niż powiedział, czyli niech cię zgromi Pan, to mogłoby to podchodzić pod bluźnierstwo. Tak? Czyli zobaczcie, Chrystus nie stawia się tu w roli sędziego, który mógłby diabła osądzić. On oddaje to Ojcu, pomimo, że jest równy Ojcu i miałby prawo to uczynić, mógłby wypowiedzieć sąd nad diabłem, ale nie zrobił tego. Dlaczego? Bo dobrowolnie poddał się Ojcu jego woli. Co więcej, jak na przykład pisze apostoł Paweł w 2 rozdziale listu do Filipian, że Jezus, będąc w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu Ojcu. I że okazał to, uniżając się i stając się człowiekiem. To jest prawda. Ale ten przykład, o którym pisze Juda, ta sytuacja ze wskrzeszeniem Mojżesza, musiała wydarzyć się na długo przed wcieleniem Syna Bożego, zanim stał się człowiekiem Jezusem z Nazaretu. Już wówczas tam, w wizji Zachariasza, on pojawia się jako ten, który jest obrońcą ludu Bożego, a jednocześnie jako ten, który będąc równym Bogu Ojcu, dobrowolnie rezygnuje z wydawania sądów i wyroków nawet wobec takiego arcybuntownika i grzesznika jak szatan.
Czyli mogłoby uchodzić za bluźnierstwo to, gdyby w tym przypadku uznał się za równego Boga. Chociaż mógł, ale nie chciał dawać szatanowi jakiegokolwiek pretekstu. Zgadza się to z biblijną definicją bluźnierstwa, która jest zawarta w Ewangelii. W Ewangelii Jana w rozdziale 10, wiersz 33, jest to mowa taka, Żydzi chcieli ukamienować Jezusa. I mówią mu tak, odpowiedzieli mu Żydzi mówiąc, nie kamienujemy cię za dobry uczynek, ale za bluźnierstwo i za to, że ty będąc człowiekiem czynisz siebie Bogiem. Żydzi chcieli ukamienować Jezusa, ponieważ będąc człowiekiem podawał się za Boga. I to w ich oczach było bluźnierstwem. Oczywiście, Jezus był Bogiem, jest Bogiem. Niewątpliwie. Ale ktokolwiek inny, uznający się za Boga, jest bluźniercą. Już nawet nie chcę mówić o antychryście, który zasiada na rzymskim tronie, wiecie o kim mowa, który też mówi, że jest Bogiem, że ma boski autorytet. Ale Juda pokazuje, że w szeregach Bożego Kościoła są ludzie, właśnie tacy, o których pisze Juda, którzy właśnie bluźnią, uważając się za równych Bogu. Do tego się to sprowadza. Jeżeli podążamy za tą linią tej logiki, tej argumentacji, to Juda na to wskazuje, że wkradli się pomiędzy was ludzie, którzy bluźnią, uważając siebie za równych Bogu. Spytacie, jak to? Adaś, nie posunąłeś się za daleko? Nie, kochani, jeżeli przesiedzimy uważnie tą linię argumentacji, dojdziecie do takiego samego wniosku. I to odwołuje nas wstecz, aż do Księgi Rodzaju. Te wiersze powinniście zaś na pamięć. Rozdział 3, wiersze od 1 do 5. A wąż był chytrzejszy niż wszystkie dzikie zwierzęta, które uczynił Pan Bóg. I rzekł do kobiety, czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść? A kobieta powiedziała wężowi, możemy jeść owoce z drzew ogrodu, tylko owoce drzewa, które jest w środku ogrodu, rzekł Bóg, nie wolno wam jeść z niego, abyście się go... abyście nie umarli. Nie może... Na to rzekł wąż do kobiety, na pewno nie umrzecie, lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło. Oto podwójne bluźnierstwo. Oto podwójne oszustwo. Pierwsze mówi, że Bóg jest kłamcą. Bóg wam nie powiedział prawdy. A drugie, ty możesz być jak Bóg. Ty sam możesz decydować, co jest dobre, a co złe. To jest filozofia, jaką przesiąknął cały kierowany przez szatana świat. Ale razem z ludźmi, których pisze Juda, że się wkradli do kościoła wkradło się też owo podwójne bluźnierstwo. Ludzie, którzy myślą sami, że mogą sami decydować o tym, co jest dobre, a co złe. Podczas gdy kryterium oceny tego, co jest dobre, a co złe, znajduje się gdzie? U Boga. Nie w nas samych. O tym mówi wiersz 10, który stanowi smutne przeciwieństwo postawy Chrystusa Michała z wiersza 9. Gdy nawet Michał nie bluźnił mówiąc tych słów wobec szatana, a ci ośmielają się bluźnić przeciwko rzeczom, których nie znają, natomiast rzeczy, które w naturalny sposób, jak nierozumne zwierzęta poznają, gubią ich. Czyli popatrzcie, to jest mowa o owych ludziach, którzy powinni znać te rzeczy, powinni wiedzieć to, a mimo to bluźni. Przeciwko czemu? Temu, czego nie znają. Nie rozumieją. Nawet dojrzałym chrześcijanom zdarza się ten błąd. Mówią, jestem tyle lat w kościele, znam Biblię już na wylot, wszystko już wiem. Kochani, my całą wieczność mamy mieć na zgłębianie tajemnic Bożych i wszystkiego nie odkryjemy. Więc nie idźmy w ślad tych błądzących, których być może obecność w zborze wystawia naszą wiarę na próbę. Naszą wiarę, naszą wierność, naszą cierpliwość. Juda pisze dosłownie, oni są jak zwierzęta w sensie poznawania zjawisk. Ładnie parafrazuje to przekład Biblii Poznańskiej. Ku swej zgubie używają tych rzeczy, które pojmują w sposób przyrodzony jak bezrozumne zwierzęta. Innymi słowy,
To jest troszeczkę może taka alegoria, ale o czym tu Juda pisze? Że jest to budowanie wiary na zmysłach. Apostoł Paweł zdefiniował to najlepiej, gdy napisał pierwszy liście do Koryntian, rozdział 2, wiersz 14. Ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać. Opieranie naszej wiary na naszych zmysłach i uczuciach prędzej czy później okaże się zwiedzeniem. Na czym bowiem ma się opierać nasza wiara? Na zmysłach? Na uczuciach? Nie. Na czym? Na Słowie Bożym. Zadam wam pytanie. Czy Adam i Ewa byli świadkami stworzenia? Nie. Nie. Zostali stworzeni dopiero w szóstym dniu. I to sam Adam został stworzony najpierw, ale później Ewa. To może Adam chociaż widział, jak Bóg stwarza Ewę? Nie widział. Nie widział. Został. Czyli skąd oni wiedzieli, że Bóg jest stworzycielem, że Bóg ich stworzył? Bo Bóg im powiedział. Bóg im to powiedział. A oni musieli przyjąć to na słowo, na wiarę. Ich relacja z Bogiem, ich zaufanie do Niego było oparte na wierze. Na wierze w Jego słowo. Jednak tam, przy drzewie poznania dobra i zła, zaczęli opierać się na własnych zmysłach i uczuciach. I wtedy stali się łupem szatana. W wierszu 6 Księgi Rodzaju 3 rozdziału Księgi Rodzaju czytamy, że Ewa zobaczyła, że te owoce są tak dobre. Zaczęła się opierać nie na tym, co Bóg powiedział, ale zaczęła na własnym rozumie, na zmysłach. Potem zaniosła do Adama. Adam oparł się też na własnych uczuciach, że jeżeli ona zgrzeszyła, a ja nie, to Bóg mi ją zabierze, to ja chcę razem z nią przeżywać to. Ja z nią razem zginę. Podzielę jej los. Też oparł się na uczuciach. Ja nie mogę bez niej żyć. Pan Bóg rozwiązał ten problem na pewno. Gdyby okazał się mocny, ale wybrał właśnie to. Oparł się też na uczuciach. Ona się oparła na uczuciach i zmysłach. On staje się uwęczał szatana. Paweł znowu pisze w drugim liście do Koryntian 11:3. Obawiam się jednak, ażeby jak wąż chytrością swoją zwiódł Ewę, tak i myśli wasze nie zostały skażone, nie odwróciły się od szczerego oddania się Chrystusowi. Czyli Paweł wyraża tę wątpliwość, że faktycznie może tak być, że tak jak wąż zwiódł Ewę, tak i nasze myśli mogą być przez szatana zwiedzione, skażone od oddania się Chrystusowi. Dlaczego podkreślam słowo skażone? To jest greckie słowo pchteiro, które używa też Juda w wierszu 10. I które tu jest tłumaczone jako gubią ich. Czyli dokładniej powinno być tłumaczone jako skażają ich. Niszczą ich. Plugawią ich. Dokładnie to samo słowo jest w słynnym fragmencie, który Paweł pisze w pierwszym liście do Koryntian 3:17. Jeśli ktoś niszczy świątynię Bożą, czyli jeśli ktoś ją plugawi, jeśli ktoś ją skazi, tak? Jeśli ktoś niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg. Ale bowiem świątynia Boża jest święta, a wy nią jesteście. Jest jeszcze fragment z Biblii Warszawskiej, gdzie tłumaczy się ona to słowo jako psują. Kolejny znany fragment, też z pierwszego listu do Koryntian 15:33. Nie błądźcie, złe rozmowy psują dobre obyczaje. I na tym właśnie polega bluźnierstwo. Uznania siebie samego za równego Bogu. W sensie samodzielnego decydowania o tym, co jest dobre, a co złe. Juda zdaje się nam mówić w wierszu 10, że chociaż wydaje się komuś, że jest równy Bogu, bo myśli, że może sam decydować o tym, co jest dobre, a co złe, co jest grzechem, a co nie, to tak naprawdę nie równa się z Bogiem, tylko ze zwierzętami. Mocne. I ten tok myślenia i ten tryb życia nie wznosi cię do Boga, ale on cię psuje, on cię niszczy. Właśnie w kwestii bluźnierstwa odkryłem kapitalny, monumentalny tekst, nawet dwa, które niemalże definiują mechanizm działania bluźnierstwa w akcji, jak ono przejawia się w Kościele. Nie na świecie, w Kościele. Jest to Księga Nehemiasza, rozdział 9, gdzie mamy modlitwę lewitów. Ten cały rozdział jest ciekawy, ale chcę tylko zacytować te fragmenty, które mówią prosto o bluźnierstwie. Żebyśmy już
nie zajmowali czasu za dużo. Bo zobaczcie, Izrael był Bożym Kościołem, prawda? Tak. Tak? I zobaczcie, jakie rzeczy oni się dopuszczali. Księga Nehemiasza, rozdział 9. Modlitwa Lewitów. Oni się modlą tak. Wiersz 18. Czytam dwa wiersze, 18 i 26. W wierszu 18 mówią tak. Wspominając swoich przodków, ale przyznając się także do swojej winy. To tak jak Daniel kiedyś się modlił, my zgrzeszyliśmy przeciwko Tobie i tak dalej. Tak samo tutaj Lewici w księdze Nehemiasza modlą się w ten sposób. Wiersz 18. Nawet gdy uczynili sobie lanego cielca, mówiąc, to jest Twój Bóg, który Cię wywiódł z Egiptu i popełniali wielkie bluźnierstwa. To jest pierwsza rzecz. I teraz wiersz 26. Wtedy stali się oporni, zbuntowali się przeciwko Tobie i odrzucili od siebie Twój zakon, zabili Twoich proroków, którzy ostrzegali, aby ich nawrócić do Ciebie i popełnili wielkie bluźnierstwa. Z czym więc wiąże się bluźnierstwo w tych tekstach? Czytaliśmy o trzech rzeczach. Pierwsze, bałwochwalstwo. Drugie, odrzucenie zakonu, czyli Bożego prawa. I trzecie, zabijanie proroków. O, to nam dzisiaj nie grozi, prawda? Dzisiaj nie ma w Kościele bałwochwalstwa, łamania prawa, ani zabijania proroków. Może się mylę. Czy nie mamy dzisiaj bożków w Kościele? Nie mówię na świecie. W Kościele. Czym są współczesne bożki? Ellen White napisała w książce Chrześcijanie a dieta takie zdanie, które dosłownie, wybaczcie to określenie, rozwala system. To jest przeciwko różnym szkodliwym używkom, jak herbata, kawa i tak dalej, ale to są zasady, które można zastosować do czegokolwiek. Dlatego słuchajcie wyraźnie, jak to jest napisane. Świadectwa wystosowano przeciwko uleganiom takim szkodliwym używkom, jak herbata, kawa, tytoń, tabaka, rozdrażniły pewną klasę ludzi, ponieważ ich bożki zostały zagrożone. Możecie tu sobie wstawić cokolwiek innego niż tylko kawę i herbatę. Bo przecież w tej samej książce siostra White pisze o wielu innych rzeczach. Mięso, cukier, jedzenie między posiłkami, mieszanie warzyw z owocami, przestrzeganie pór posiłku. Takie rzeczy. Ale możemy wyjść poza strefy odżywiania. Więc dla jednego będą to seriale w telewizji, dla innego książki przygodowe, dla innego romanse. Innego świecka muzyka i gry komputerowe, i to był też mój problem, o czym mówiłem. Ja nie mam nic do ukrycia. Wszystko, o cokolwiek Bóg przez swojego Ducha Świętego, przez swoje słowo, przez swojego proroka, to wszystko, o co Bóg prosi nas, abyśmy z tego zrezygnowali, a my odmawiamy, wykręcamy się lub denerwujemy, to wtedy to jest naszym bożkiem. Pamiętacie historię z Księgi Rodzaju o Jakubie i Labanie? Jak Jakub uciekał od Labana, Rachela po drodze jeszcze zdążyła ukraść Labanowi jego bożki domowe. Pamiętacie? Księga Rodzaju, rozdział 31. Laban, jak się dowiedział, to był tak wściekły, że był gotów zabić. Bożki mu ukradli. Tragedia. A to jest też tragedia współczesnego Kościoła. Spróbuj zwrócić uwagę pewnym osobom w Kościele na podstawie Biblii Ducha Proroctwa, że powinny zmienić pewne nawyki żywieniowe, że nie powinno się nosić biżuterii, że nie powinno się chodzić do kina, nie powinno się oglądać seriali, nie powinno się używać perkusji w muzyce chrześcijańskiej, nie powinno się w ogóle słuchać pewnych rodzajów muzyki, że nie powinno się stosować przedstawień teatralnych i filmów w dziele Bożym na podstawie Biblii Ducha Proroctwa. To nie z powietrza rzeczy, tylko to, co już zostało przez Boga objawione. Spróbuj to powiedzieć. Są takie kręgi, gdzie od razu z marszu zostaniesz łupnia i zostaniesz nazwany fanatykiem, radykałem, konserwatystą, manipulatorem, talibem, prawicowcem. Jak pisze Juda w tym wierszu 10, są ludzie, którzy bluźnią, bo nie wiedzą, nie rozumieją tego.
Nawet jeżeli te rzeczy czytają, to tłumaczą je pokrętnie, na swój własny sposób, dlatego że w ich widzeniu oni sami uważają siebie za autorytet godny do tego, by oceniać, co jest dobre, a co złe. Przyszli do kościoła nienawróceni i buntują się, gdy ktoś atakuje ich bożki. Bożki apetytu, konsumpcjonizmu, wygód, nawet lubieżności. Dzisiaj nie zabijamy proroków. Dzisiaj mamy inne metody. Dzisiaj odrzuca się proroctwa. Dzisiaj zaniedbuje się proroctwa. Mamy proroka Bożego przeznaczonego na dzisiejszy czas, którego Bóg dał. Ale można powiedzieć, no ona nie we wszystkim miała rację. No to napisała tak i szukamy wykrętów, wymówek. Szukamy mnóstwo różnych rzeczy tylko po to, aby nie odnieść do siebie rzeczy, które ona napisała dla nas. Jej nawoływań do prowadzenia uświęconego życia. To nie jest droga, którą powinniśmy iść na drogę. Nikt nie ma prawa bezkarnie wyśmiewać się, lekceważyć, odrzucać czy zaniedbywać wskazań Bożego proroka. Co to jest największe bluźnierstwo? To jest nazywać się chrześcijaninem, a postępować odwrotnie do tego, co ta nazwa oznacza. To jest należeć do Kościoła, a swoimi czynami pokazywać, że się ma za nic zasady i standardy, które temu Kościołowi nakreślił Bóg. To jest uznać samego siebie za autorytet decydowania, co jest dobre, a co złe. Po części przyznaję, Juda pisał też o mnie, szczególnie w tym 10 wierszu. Też byłem jak nierozumne zwierzę, odrzucając Boże rady, szukając przyjemności tego świata, ale ostatecznie Pan dał mi zwycięstwo nad wieloma z moich grzechów, nad moimi grzesznymi skłonnościami. Ja nie mówię, że jestem doskonały. Proszę Boże, że jestem lepszy od kogokolwiek z Was. Nie. Ale mówię, że w mocy Ducha Świętego, którego Chrystus udziela przez swoją krew swojemu ludowi, w tej mocy każdy z nas może osiągnąć pełne zwycięstwo. Nad każdym grzechem, nad każdą pokusą. Także nie musimy bluźnić, ale możemy wysławiać Boga. Naszym ciałem, naszym duchem, naszą duszą, naszym życiem, naszym charakterem, naszym umysłem. Wszystkim, co nam dał. Jego ramię nie jest za krótkie, aby nam pomóc. On pragnie nam pomóc. Ale nie może nas zmusić. To my musimy mu się całkowicie poddać i pozwolić mu nas przemieniać i zwyciężać. Prośmy, módlmy się. Poklęknijmy. Nasz Boże i Ojcze, niech Tobie będzie chwała za to wspaniałe poselstwo, chociaż trudne, chociaż czasami smutne, ale wierzę, że otrzeźwiające dla naszego ludu. Potrzebujemy Ciebie, Panie, jak powietrza. Potrzebujemy Ciebie jak pokarmu. Panie, nie opuszczaj swojego ludu. Panie, bądź z nami, także i w tej chwili. Napełnij nasze umysły swoim świętym duchem. Oczyść z nas wszelki brud, wszelkie naciałości. Ożywiaj nas, Panie. Przygotuj nas do właściwej reformy, do tego, aby nasze życie odzwierciedlało Twój charakter. Chcemy, Panie, być Twoimi na wieki. Stwórz nas nowe życie. Zabij nasze ego, a Ty żyj w nas. O to Cię, Panie, proszę. Dla mnie osobiście. Dla każdego, kto jest na tym miejscu i tych wszystkich, którzy będą tego słuchali. Aby to poselstwo nie zostało martwe, aby ono żyło w Twoje słowo. Panie, powierzamy się Tobie na wieki. Niech Twoja chwała, niech Twoja wola będzie na wieki. W imieniu Jezusa. Amen. Amen. Amen.